Jak dobrać menu na jesienną imprezę? Zapytajmy o to kogoś, kto zajmuje się tym na co dzień. Przemek, jesienna impreza z punktu widzenia szefa kuchni to wcale nie jest łatwa rzecz. Jakie pułapki mogą tutaj czekać na kogoś, kto takie menu stara się skomponować? Właściwie doświadczony szef kuchni nie powinien mieć z tym tematem żadnych problemów. To, o czym musi pamiętać, to aby używać typowo jesiennych składników, które się kojarzą właśnie z tą porą roku. Na przykład? No, króluje to dynia oczywiście. Jeżeli robimy przyjęcie o temacie Halloween, no to wiadomo, że ta dynia w jakiejś postaci się musi nam pojawić na talerzu. Tak, to jest obowiązek. Obowiązek, natomiast nie musi to być banalna, zwykła zupa dyniowa. Tą zwykłą wydawałoby się zupę dyniową możemy nieco bardziej podkręcić i uatrakcyjnić. Ja polecam na przykład dodanie do zupy dyniowej bardziej rozgrzewających przypraw. Imbir, kurkuma, kardamon. To sprawi, że zupa będzie jeszcze bardziej rozgrzewająca, a możemy ją nieco bardziej zbalansować, na przykład dodając mleko kokosowe. Spuentujemy tę zupę upalonymi pestkami dyni i olejem dyniowym. I właściwie mamy zupę dyniową w nieco innej osłonie. No dobrze, ale o dyni będziemy pamiętać. Dynia jest duża, jaskrawa, widać ją. A o czym zapominamy wśród tych składników sezonowych? Co jest jeszcze wartego uwagi, co nie zawsze znajduje się w naszym menu? Są popularne warzywa, jak bakłażan, cukinia, buraki, o których często pamiętamy, natomiast zapominamy o tych warzywach, które wracają do łask, które były popularne jeszcze kilkanaście lat temu, a teraz ponownie używamy. Mam to na myśli jarmuż i topinambur. Warto do nich wrócić i warto je używać w naszej karcie menu. To, co jest istotne jesienią, to grzyby. W tym roku faktycznie jest ich sporo i warto, żeby one się pojawiły w naszej karcie menu. I właściwie ostatnim elementem, który wart jest uwagi, to owoce. Gruszki, śliwki, jabłka. To takie bardziej popularne, natomiast takie bardziej kwaśniejsze to na przykład rokietnik, który jest bardzo popularny, oraz żurawina. No dobrze, to są te rzeczy z sezonowych składników, których używamy. Czego unikać w takim menu, żeby ono było dobrze skomponowane? Ja raczej skłoniłbym się, by w tym sezonie jesienno-zimowym odpuścić egzotyczne owoce. Są one nie dość, że drogie, to ich smak nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Skupmy się raczej na lokalnych składnikach, lokalnych produktach, które w tym sezonie są i lepsze, i tańsze. A powiedz mi, są pewne trendy, za którymi warto podążać tutaj? Zawód kucharza i praca na kuchni to właściwie ciągła zmiana, ciągłe eksperymentowanie z nowymi składnikami, z nowymi elementami i to właśnie sprawia, że ten zawód jest tak ciekawy i tak zmienny. Ja uważam jak najbardziej, że te trendy, które się pojawiają, warto za nimi podążać i badać, co się dzieje na rynku. Natomiast to decyzją kucharza jest, czy te trendy i te nowe techniki używa w swojej kuchni, czy nie. To, co zauważamy obecnie na rynku, to łączenie kuchni. Kuchni polskiej, staropolskiej z kuchnią orientalną, albo kuchni włoskiej z kuchnią arabską. To zauważamy i faktycznie takie przeplatanie się tej kuchni jest bardzo popularne. No dobrze, to jakie techniki są w tej chwili na topie? Kuchnia co jakiś czas lubi zatoczyć koło. I wracamy do technik, które były stosowane przez naszych dziadków. I staramy się też wykorzystać to, co najlepsze w tej kuchni. Taką techniką dla mnie, która się na nowo odradza, to jest technika wędzenia. Można robić w klasyczny sposób, ale też bardzo często kucharze pokazują, że można również tą technikę modyfikować. Takim przykładem jest na przykład podanie tatara, którego delikatnie podwędzamy, dzięki czemu osiągamy niewyobrażalny efekt smakowy, no i wizualny dla klienta, który otrzymuje gotowy talerz z daniem i dopiero w momencie podniesienia kopułki cały aromat dymu wędzarniczego rozchodzi się po talerzu i wokół klienta. To podsumujmy, o czym pamiętać, żeby skomponować takie menu, które absolutnie zachwyci naszych gości? Pamiętajmy, że kluczem są jesienne składniki, które wiążą się właśnie z tą porą roku. Drugą rzeczą, która jest równie ważna, to aby nasze menu było spójne z naszą restauracją, z wystrojem tej restauracji. To jest kluczowe. Pamiętajmy również, że jesień to pora roku, która sprawia, że jest niska temperatura i faktycznie te opady deszczu są dość obfite. Zwróćmy więc uwagę, żeby nasze menu było bardziej rozgrzewające. Pamiętajmy o rozgrzewających przyprawach: imbir, kurkuma, pieprz kajen, czosnek, goździk. To elementy, które sprawią, że nasze potrawy będą smaczne i rozgrzewały nas. To, co jest równie istotne, to warto, aby w naszym menu pojawiły się nieco bardziej kaloryczne składniki. Nie bójmy się użyć wędzonej szynki, suszonej szynki, bardziej tłustszych mięs, pleśniowych serów. To sprawi, że nasze menu będzie jeszcze bardziej rozmaicone. Takie dania, które mi się od razu nasuwają na myśl, to na przykład antrykot, który będzie podany
z serem gorgonzola i z żurawiną, albo na przykład kaczka, albo świeży boczek przygotowany techniką konfit. Brzmi przepysznie. Czyli tak naprawdę wszystko mamy pod ręką. Wszystko mam pod ręką, możemy gotować. Tworzysz menu na Andrzejki? Kliknij przycisk i poznaj porady szefów kuchni Unilever Food Solutions, dzięki którym w mistrzowski sposób przyrządzisz jesienne, sezonowe produkty.